All are welcome here, save demons such as you. No hej! Jedziemy dalej z naszą przygodą. Czy jest coś, czym powinnam się tu zainteresować? Poza książką? W sensie, kurde. Ta książka naprawdę opowiada, rozjaśnia nam sytuację, jak wygląda świat Downside, jak wygląda historia tych 8 skrybów, bo to jest książka napisana przez nich, jeśli pamiętacie. Pierwszy rozdział książki opowiada nam historię cesarza, pierwszego wygnańca, jak tutaj mamy pięknie napisane. Gość nazywał się Solyam Mur i z tego co pamiętam był takim Mojżeszem z domieszką apostoła. W sensie typ był paskudny. Była cała masa ludzi, którzy rzucili się, zostali wysyłani, żeby dokonać na nim zamachu. Koniec końców im się udało, ale tak trochę mocno się spóźnili, bo gość przeszedł już całkowitą przemianę i w ogóle inspirował ludzi i był takim wzorem do naśladowania w Downside. No i tak, i mniej więcej o tym jest cały ten pierwszy rozdział. Ja bardzo lubię takie lorowe smaczki, pomogło mi się to trochę wczuć w klimat tego świata, ale do oglądania raczej nie byłoby to zbyt ciekawe. Chyba, że zrobimy tak jak w Ascension, że w momencie, kiedy odblokuję całą tę księgę, to poświęcę pełen film na przeczytanie jej treści. Dobra, na razie wystarczy i tak już wam zaspoilerowałam, o czym jest historia. Zawsze jak zdmuchuję świeczki, pamiętam o tej jednej scenie w The Whispered World, gdzie Sadwick wylądował na tej wyspie, gdzie był ten typ, który cały czas chodził i je zapalał. Ale Sadwick mógł je wszystkie zdmuchnąć, mówiąc przy tym dobranoc, mamo. Po prostu, uczucia. Zgubiliśmy Ministrela, no wypadałoby go znaleźć. A więc jedźmy. No tak, zgubiliśmy, ale Jodariel zdaje się widzieć jakieś oznaki podróży na wschód. W to samo miejsce, gdzie my się teraz udajemy. Co my tu mamy? Hedwin sądzi, że Ministrel mógł pójść przeciwną drogą niż my. A Jody myśli, że pewnie poszedł tą samą drogą, co my. Kurde, Z jakiegoś powodu zakładam, że Jody się myli. To znaczy, obie te opcje są równie prawdopodobne. I poszłabym ścieżką Jody tylko po to, żeby nie czuła, że cały czas sprzeciwiam się jej przeczuciom i przemyśleniom. No cóż, przemierzając suchą okolicę Fallflat nie dostrzegasz oznak Ministrela, a jedynie to, że Jodariel jeszcze bardziej spochmurniała. Psia krew. Byłam pewna, że podążyłby tą samą ścieżką, co my. W porządku, Jody. Mógł pójść gdziekolwiek. Prawdopodobnie i tak byśmy go nie znaleźli. Powinniśmy ruszać dalej. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, jak ważną postacią był dla nich ten bard. Był z nimi, kiedy znaleźli w pierwszej kolejności tę przyczepę, ale nagle zaczęli o tym mówić, ujawniając trochę więcej szczegółów. Chciałabym móc usłyszeć te dialogi, tak tylko mówię. Zatrzymaj się. Co się dzieje? Przez nią. Nadchodzą po nas! Musimy być gotowi, musimy! Ma na myśli to, co mi się wydaje? Mamy rady. Tak, myślę. Oświećcie mnie!
Zdają się przygotowywać do czegoś wagon. Pomagasz im się osiedlić i prawdopodobnie może dowiesz się, o co tak naprawdę chodzi. Prepare for the night. W środku nic na mnie nie czeka, więc... Idą po nas. Obawiają się skrybów! Obawiają się skrybów, wiem o tym! O czym ona gada? Co się dzieje? Wyjdę. Cała chmara. Więc co zrobimy? Obawiają się skrybów! Uspokój się, Rey. Damy im też powód, aby bali się również nas! Podoba mi się, jak mówisz, Jodie? Użyjemy przedmiotów rytualnych i księgi. Ona się uśmiechnęła! A, to było nie ma niczego bardziej precious w całej grze, niż uśmiech Jodariel. Fight me! Zdaje się być jak taki rzadki kwiat, co to się pojawia, tak wiecie, raz na 100 lat. W rzeczy samej. Jedna z nas może ich wywabić, dopóki nie będą w zasięgu readera, czytacza, cholera jasna. Będę przemiennie używać, bo nie znalazłam ciągle tego idealnego złotego środka. To będzie dokładnie jak jeden z naszych rytuałów. Hedwin zwraca się do mnie, okej. Wygląda to, że będziemy potrzebowali tu twojej pomocy, moja droga. Potrzebujemy tylko chętnego, który z tobą pójdzie. Ja to zrobię, panienko! Proszę, proszę, pozwól mi! I skrybom! Oni mnie ochronią! Wiem to! Jodariel wymienia spojrzenia z Hedwinem. Oboje przytakują. No dobrze, Rey! Idziemy się naparzać z wyjcami! O, mam w menu jakąś opcję autonamierzania? O Jezus Maria! Są głośne! To wycie oznacza... Oznacza... Że tu są! O, na skrybów są tutaj! Dobra. Mamy cudowną okazję, żeby nauczyć się grać Re. Niestety jej aura jest... Tak wiem, dziękuję, nie potrzebuję. Sio. Sio, sio. Niestety jej aura jest bardzo wąska. Choć nie tak wąska jak Krukiego, ale... Wiecie, może to nam przysporzyć trochę problemów, jeśli chodzi o celowanie. Małe gnoje. Co zabawne, te same istotki... Te same istotki ciągną nasz wagon, więc... przypuszczam, że nagle się ich boimy z jakiegoś powodu. Cześć, gnoje. Ale póki co odstraszanie ich nie jest takie straszne. Więcej. Chyba jest ich o wiele więcej? Nadchodzą, nadchodzą! No to spróbujmy się ich pozbyć. Słyszę was, ale nie... O, cześć! Teraz też widzę. O, ty skąd się wziąłeś? Nie wolno! Paskudy! Sio! O, cholera! Oj, one se skaczą! Czemu... Czemu to ją tak spowalnia? Ile punktów życia ma nasz stos? Udało się? Czyżby to koniec? Tak. Tak mi się wydaje. O, te biedne bestie. Re zauważa coś, co się do niej skrada. Chwila, co? No siema.
Wycie ustaje, a ty i twoi towarzysze wychodzicie z ukrycia, aby sprawdzić, co się dzieje z Re. No hej. Znajdujecie ją w innym kawałku. Razem z jakąś istotką. Aha! Czyż nie jest cudowny? Możemy go zatrzymać? Wyczuwasz głębie doświadczenia w tej istocie. Przynajmniej jak na standardy chochlików. W zasadzie zdaje się, że czujesz z nim jakąś więź. Jeśli się skoncentrujesz, może będziesz w stanie nawet wyciągnąć jakieś znaczenie wypływające z jego wycia i piszczenia. Imp zdaje się być czymś bardzo podekscytowany. Okej. Okay. Zauważamy w tym jakiś wzór? Zdaje się mu się to podobać? Wygląda na to, że Imp ma jakąś przeszłość z twoim wagonem. Jesteś w stanie teraz rozumieć chochliki. Zajęło nam to 4 kliknięcia. Nauczyliśmy się języka chochlików, panie i panowie. Chochlik rozpoznaje cię i akceptuje jako nowego czytacza Nightwingów. Cieszę się, że może cię poznać. Istotka zdaje się być bardzo usatysfakcjonowana tym, że do ciebie dotarła. A ty wyjaśniasz swoim towarzyszom, czego od niej się dowiedziałaś. Nikt nie przeczy, nie protestuje, aby zabrać tę istotkę ze sobą. W środku wagonu inne chochliki patrzą się na niego z czymś w rodzaju czci. Baby w szeregach chochlika. Zdaje się doskonale wiedzieć, co robi. No dobra, no witamy na pokładzie, no! Widzisz, że chochlik się zadowolił. Podbiega do ciebie od razu. Cześć! Wygląda jak taki puchaty pluszaczek. Nie zdziwiłabym się, gdyby był jakiś merchandise Spire i gdyby najbardziej sprzedającą się rzeczą z niego były maskotki tego malucha. Dogadamy się! Twój nowy towarzysz zdaje się być bardzo zadowolony, że jest w tej przyczepie. Nadmienia, że był w stanie was znaleźć za pomocą tego roju wyjców. Czym się różnią wyjce od takich chochlików? W sensie, wyglądacie dokładnie tak samo? Naprawdę nie przepada za wyjcami. A one też dają sobie sprawę, żeby z nim nie zadzierać. Nie mogę, to jest tak absurdalne! Zamierza sobie tutaj uwić gniazdo, aby odstraszyć je w przyszłości. Cieszy się, że może wyruszyć z nami w podróż i wierzy, że będzie ona warta jego czasu. Jest szczęśliwy, że wrócił tam, gdzie jego miejsce i naciska cię, żebyś ruszała dalej. No dobrze. Mamy nowego koleżkę. Boże, jak ja lubię torturować te chochliki, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Gdzie żeś polazł, typie, z gitarą? Lixand. Czy jesteśmy w stanie się dowiedzieć czegoś tutaj? One będą Celestial Landmarks. Wygląda to, że mamy tutaj jakąś ciekawostkę historyczną, że jakiś mega ważny imp w historii tego świata pokonał Tytana. No dobrze. Nasz koleżka chce, żebyśmy poszli tą drogą, nie żebyśmy mieli inny wybór.
Ale przypuszczam, że jego wskazania mogą być przydatne, bo zdaje się być takim... pieskiem stróżem? Oho, Hedwin każe nam się zatrzymać. Ktoś jest na drodze. Uważajcie. No faktycznie ktoś się zbliża do wagonu, ale ma szeroko rozpostarte ręce. Kapelusz i płaszcz okrywają go, więc nie da się go rozpoznać. A propos pieska stróża, właśnie się rzuca na tego, kto tu przychodzi. Zdaje się być bardzo podekscytowany na widok tego, kto się zbliża. Taizo. Dobrze cię znowu widzieć. I znalazłeś pozostałych. Nawet szybciej niż bym się spodziewał. Dzień dobry. Nie poznaliśmy się jeszcze, ale wiem, kim jesteś. Lub kim musisz być. Powróciłem tak szybko, jak tylko mogłam. Czyżbyś szedł razem ze skrybami? Ponieważ wydaje mi się, że mógłbyś. Witamy. Zmartwiłeś nas, kiedy tak po prostu odszedłeś. W tym razie kradł. Dlaczego tak bardzo bawi mnie to, co mówi Jodariel? To są akty przemocy, ale one są tak... Nie wiem. Też bym była zła na jej miejscu. Powinnam ponownie go odesłać na drzemkę. Nie miałem zamiaru sprawiać wam zmartwień. Gdy tylko się obudziłem, musiałem powiadomić mojego klienta, że Nightwingowie powrócili. Klienta? Są Felicet. Tak, mojego klienta. Sandalwooda. Jest waszym informatorem, jeśli dobrze rozumiem. Nie znaleźliście jego wagonu przez przypadek. Więc co teraz? Ruszacie dalej. Po to tu jestem. Kiedy spotkamy mojego klienta, wytłumaczę wam wszystko. Ale na razie mam pewne zadanie do wykonania. Zapewniam was, że nie będę się wtrącał. Ale zamierzam wam towarzyszyć. Będzie wam to przeszkadzać? Hedwin i pozostali wymieniają się spojrzeniami. Witaj ponownie, ministrelu. Masz jakieś imię? Symdase. Lol mnie zepsuł. Ja przepraszam, ale Tarik do końca życia będzie mi się kojarzył z tym. Czasem nazywają mnie Tarik. To przyjemność was poznać, Nightwingowie. Znaleźliśmy zgubę. Myślę, że to najważniejsze. Dojrzeliście kopiec Chałuba. To tutaj ma się odbyć kolejny rytuał. Ligaratus? Czytająca? Masz może chwilę? Skoro i tak osiedlamy się w tym miejscu, chciałbym z tobą porozmawiać. Page Revealed Zero. Kolejny właśnie lorowy smaczek do historii tego imperatora. Stać mnie na coś w tym sklepie, czy niekoniecznie? Tak, tak, tak. Nie rozmawiaj ze mną, proszę. O, uczy nas, że możemy wzmacniać nasze przedmioty, nasze amulety. Tym badziewiem. Nigdy tego nie używam. O, kupiłam to kiedyś od niego, ale... O, mamy opcję ucieszyć Rona. Nie, ja i tak stąd zaraz wychodzę, nie obchodzi mnie on. To nam pozwala zdobyć pieniądz. Pamiętam, że wzmocniłam amulet Jodariel. Nie opłaciło mi się to tak, jak bardzo bym chciała. Może
będziemy w stanie wzmocnić to. Nie będziemy w stanie, więc zachowajmy to sobie. Nie. Żegnaj. Nie lubisz nas, ja nie lubię ciebie, jesteśmy kwita. Witam. Samotny ministrel, zdaje się, zadomowił ponownie w wagonie. Jest bardzo nieruchomy. Prawie tak, jakby spał. Wydaje mi się, że rozpoznaje kolejne słowo w ich języku. Rigeratus? To chyba jest czytający. To jest cudowne, że ja w zasadzie jestem w stanie pomalutku uczyć się, jak oni faktycznie mówią, że to nie jest takie totalne, wiecie, gibberish, że nie da się nic z tego wyciągnąć. Kto wie, może pod koniec gry będę w stanie się normalnie z nimi komunikować. Postaram się streścić, ponieważ niedługo masz rytuał. Czytałaś trochę księgę rytuałów. To znaczy, że możesz już wiedzieć coś na mój temat. Wręcz przeciwnie. Nie rozumiesz, co ma na myśli i doskonale to wyczuwa. Wybacz mi, za wcześnie się ujawniłam. Sprostuję sytuację. Służyłem Nightwingom przez jakiś czas. Przewódź rytuałom. Zaprowadź ich do chwały. A znajdziesz to, czego szukasz. Okej. Oj, będą z tobą harde plot twisty, am I right? Najlepsza rzecz w całej przyczepie. Ministrel jest w stanie nam przygrywać różną muzykę. Możemy sobie wybrać. Path to Glory, wydaje mi się, jest... Tak, to jest motyw przewodni Lendela i Oskarżycieli, czyli nasz pierwszy rytuał z faktycznymi przeciwnikami. Bardzo mi się podoba ta melodia. Czy jest może Never Return? Through the Valley? Moon Touched? To jest motyw pewnie Re, tak. A Step Closer? Enlightenment, a, to wiem. Boże, to jest takie przyjemne. Trashpack, tego jeszcze nie mamy. Snake Soldier, Design Thinking Feelings. Jak dużo tego jest? Ja chcę... Vagrant Song! O rany! Nie mogę się doczekać, kiedy odblokujemy Vagrant Song. To jest... A, lupuję się. Myślałam, że będzie bardziej rozbudowana ta melodia. Ale Vagrant Song! Mua! Knights of the Sea jest genialne. Nie no, jest Never to Return! O Boże! Wychodzimy stąd, idziemy. Może jednak powinna coś kupić z Falconarona, w sensie... Może go nie zdenerwuję, jak będę tak wchodzić i wychodzić ze sklepu? While carrying the orb, the bearer moves faster than usual. To brzmi jak coś, na co warto zbierać. Ale wy widzicie, ile to kosztuje, prawda? Czy Hedwin ma talizman? Hedwin nie ma talizmanu. Może warto. Sprawdźmy. Hedwin. I jak spróbuję, to... No nie jestem szczęśliwa, ale dobra. Może te dwa punkty uratują nas w jakimś sensie. Chyba, że zrobimy... Ron, pokaż mi coś. Ile to kosztuje? 4. Tak. Przemycasz nam kokainu, mamy się cieszymy. Spróbujmy. Ciap. I ciap. No nie, nie pomoże! Ile bym musiała tego władać? Spróbujemy.
Nie mogę tego więcej władać. Wiecie co? Nie. Pieniędzy to mi w tej grze akurat trochę szkoda. Spróbujmy to kupić. Hedwin, będziesz naszym supportem. O, tak, 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 tak. To już bardziej mi się podoba. Run! Dawaj. Buffujemy Hedwina. Tak, 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 cieszysz się, oskubałeś nas. Lecimy. Ty i twoi kompanii zbieracie się przy świętym miejscu znanym jako Kopiec Chałuba, oczekując godziny, w której ma nastąpić rytuał. Przez jakiś czas jest cicho, a potem... Znikąd szarżuje na was jakiś rozczuchrany pies. Zatrzymuje się i zaczyna na was charczeć? To Barker Ashbowls. Niezły przyjemniaczek. Po prostu nie patrz mu w oczy. O, no tylko popatrzcie! Mają jednego z naszych! Zadajesz się z dwunożnymi! Jesteś hańbą, wiesz, kolego? Mi też miło cię widzieć, Barker. Wyglądasz świetnie. Nie wiedziałem, że wiesz o rytuałach. O, wiem o wielu rzeczach, przyjacielu. Na przykład, wiem, że będziecie bardzo, bardzo smutni po tym, jak wytrzymy wam i podłogę. Nie wiem, czyje plecki musiałeś podrapać, aby zaklepać sobie miejsce wśród wielkich i przepotężnych Nightwingów, ale upewnię się, że tego pożałujesz. Bo czemu by nie? Brzmi świetnie. Naprawdę świetnie. Nienawidzę skurwysyna. Zostawcie mojego pieska. Barker ucieka ze śmiechem, a jego watacha za nim podąża. Słyszysz, jak wyją i rechoczą, podczas gdy gwiazdy zaczynają lśnić na niebie. Mamy naszego nowego przeciwnika. Of the accursed cairn of Haub. You shall find the downside grows less pleasant from this point. But first, there's a tradition to uphold. This time you stand against the dissidents. Even now they hunger to defeat you. Yep. Perhaps not simply to regain their freedom, but to deny you yours. Tak, 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 śmiejcie się, śmiejcie. No chodźcie! Zagotujmy trochę krwi! Wtedy Ruki zabiera cię na stronę. Słuchaj, siostro, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale nie mogę z nimi walczyć. Po prostu zaufaj mi, okej? Czujesz, że coś naprawdę poważnego się kroi. Zapamiętujesz, aby któregoś dnia wypytać go o jego historię z Barkerem. Barker, po naszemu szczekacz. Adekwatne imię. W porządku, Ruki. Zajmiemy się nimi. Wybaczcie, że wam przeszkodzę, ale... Jeśli potrzebujecie kogoś, aby zajął jego miejsce dzisiejszej nocy, możliwe, że mogę wam kogoś zasugerować. Nie baw się z nami, ministrelu. Zakładaj szaty, jeśli zamierzasz z nami stanąć w walce. O, nie miałem na myśli siebie. Rytuały to nie moja bajka. Bardziej skłaniałbym się ku temu maluchowi. O, ja cię pierdolę!
wiesz? No hej! Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, wiesz? Taizo zdaje się być... zgłaszać na ochotnika, aby pomóc ci pokonać Dissidents. Nie mam dlatego będzie jak to przetłumaczyć na polski, więc niech będzie Dissidents. Absurd. Imp zna się na rytuałach? Zna się? I to w dużym stopniu. Tak długo jak Nightwingowie będą walczyć, on będzie u ich boku. Ale nie musicie mi wierzyć na słowo. Taizo? Nasi przeciwnicy zdają się być zajęci. Może mógłbyś dać szybki popis swoich zdolności? Mały chochlik się na ciebie zerka. Czujesz, że ma powiązania z rytuałami i czeka na twoje rozkazy. Tak, tak, tak. Czytająca? Sterowanie Taizo może wymagać od ciebie trochę praktyki. Ale zapraszam cię, abyś spróbowała. Nie mógłbyś tego... Cicho, narratorze! Stul dziób! Czyżbyś wiedział coś o moim małym piesku obronnym? O Boże, jak ja nie lubię grać Taizo! Wygląda... fascynująco, ale... Naprawdę, poruszanie się nim jest... dzikie. Głównie przez to... Naprawdę, nie miałabym z nim żadnego problemu, bo latanie jest mega dużą przewagą w tych pojedynkach, ale... Spójrzcie na to! Nieprawda, on nie wraca po tym, jak eksploduje. Wspaniale, jak zawsze, Taizo. Tak, 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 Taizo się cieszy, że mógł ci pomóc. A więc dobrze. Czytająca? Kto weźmie udział w rytuale? W imię Nightwingów? Now we shall get started. Boję się. Gnoje, z którymi przyjdzie nam za chwilę walczyć, są szybkie i skoczne. Trafienie w nich może graniczyć z cudem, dlatego nie dziwię się, że gra mi rekomenduje, żeby wziąć Taizo. Oż ty cholera, on ma nieźle... Czyżby to znaczyło, że Jodie też brała udział w rytuałach, skoro miała troszeczkę doświadczenia? No raczej śmiem wątpić, skoro nie wiedzieli, jak się używa książki, więc może to po prostu gameplayowe jakieś udogodnienie. Aż stul dziób! Ruki nie chce brać udziału, niestety. Jodariel, mimo że jest wolna, to myślę, że jej szeroka aura może nam pomóc. Twój talizman może się bardzo przydać, ale talizman mogę zawsze przełożyć. Ostatnio wzięłam Taizo, ale... Poruszanie się nim jest takie dziwne, w sensie to, że on wybucha i nie mogę później nim dalej polecieć. Remi się bardzo dziwnie skacze. Wiecie, co zrobimy? Kurde, ona jest bardzo szybka. Wraca po 7 sekundach. Hedwin ma tego... nie będziesz mnie poganiał. Wiecie, co zrobimy? Dobra, on potrafi się bardzo szybko przemieszać... Nie potrafi się szybko przemieszczać po mapie. Kurde, wzięłam... Kurde, źle zrobiłam. Jodariel ma amulet, który pozwala jej wracać od razu, prawda? Powinnam była to dać Taizo. A niechaj będzie. Shirusana. No. Spróbujmy.
Spróbujmy. Tak, 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 pokażmy, na co nas stać. W imię Ojca, Syna, Skryba Świętego, amen. Czas minął! No dalej, chłopcy, brać ich! Postacią, którą nie chcemy się poruszać, jest Jodariel. Cześć. No dobra, nieważne. Oj. Tego się obawiałam. Nie, Jodariel. Ty. Nie. Skacz! Wciskałam Q zamiast W. Nie wierzę. Nie. One triumvirate stands unopposed. Splendid. To, że nie mamy Rukiego, naprawdę mi przeszkadza. No! Nie, czekam. Nie wolno. Poczekam. Poczekałam za długo. Nieważne. Ja poczekam. Bardzo się ich boję. O tak, poproszę. Daj tę kulkę. Skończyła mi się stamina. Nie wolno. Nie. Kończy mi się stamina. Zdecydowanie za szybko. Jody! Barker leaps headlong into the fire. To mi się nie podoba. Jak ja nienawidzę nim grać, po co ja go wzięłam? From burning flame to ash. Co mnie podkusiło? Co mnie podkusiło? Dlaczego? Skąd wzięłam na to pomysł? Co się wydarzyło? Udało się. Dawaj. Edwin doused the adversary's flames. Nie, Tizo, ty. Their flame has died a little. Hedwin. Dobra. Mhm. Dobrze. Okej. Okay. Nie, okej. Okay. Nie wstanął w 3 sekundy. Wzięłam sobie. Mhm, dobra, rozumiem. Banished all of them. The adversary's flames. No dobra, wystarczy! Nie będziemy się już bawić! Teraz się naprawdę wkurzyliśmy! Tak! Jody, wracaj!
adversary Barker there seems rather... Nie, 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 nie! Whatever shall you do against so fierce a foe? Nie mam pojęcia! Your demon is banished. Thoroughly banished. And it is done. Jezus Maria! The Nightwings prevail yet again. Noxalas! The scribe showed them a bit of favor in the end. The right is done. Wydawało mi się, że się nie uda. Może to ich nauczy trochę pokory. Może to mnie nauczy przełączyć się na normalny tryb trudności. Pokazaliśmy im, tak, Hedwin, tak, klap, klask, poklepać po pleckach, wszystko będzie dobrze, tak? No. Nie mogę uwierzyć, że wasza wyliniała paczka tak po prostu nas sprała. To nie było tak po prostu, Barker. O, moje serce. To było takie trudne. W życiu nie byłam tak blisko przegranej. I co najciekawsze, najbliżej... Ostatniej przegranej byłam też właśnie z nimi. Rady boskie. Żebym ja was więcej nie widziała. Ja i moja paczka będziemy musieli was potraktować trochę bardziej poważnie następnym razem. A do tej pory... Przekażcie proszę staremu Rukiemu Greentail, że pamiętam wszystko. Słyszysz mnie? Do tend to teach something of trust. Brawo! Gratuluję! Dalej nie wierzę, że to przeszłam! Zdaje się, że zaczynam coś z tego wszystkiego rozumieć, moja droga. Maestria dla Hedwina, nareszcie! Hedwin gains more stamina, letting him jump and sprint more often. Możemy pójść w drogę... supporta, ale nie mogę sobie obiecać, że będę wskakiwać do ognia Hedwinem. Co masz po drodze? Jeśli Hedwin wskoczy w latających przeciwników, wygna ich. Power casting Hedwin aura travels in wider, longer... Mamy tutaj agresivo. Czy ja chcę zmuszać Hedwina do aktów przemocy? W sumie... Głupie pytanie! Hedwin może być łaską. Może zrobić Heroes Never Die i wszystkich powskrzeszać, jeśli do nich dotrze. No takie ni w kij, ni w ryj ma te maestrie, no. Jeśli dobrze rozumiem, tutaj możemy zrobić agresivo Hedwina z dodatkiem supporta, a tu możemy pójść w full wspieranie całej reszty ekipy. Może zróbmy Hedwina Terminatorem? Bo inaczej nie widzę dla niego użytku. Przepraszam, ja cię naprawdę kocham, ale wiesz jak to jest. The Master General reveals his stratagem. A flash of inspiration for next time. Enlightenment seldom avails itself to simple imps. Taizo czuje ogromny respekt do rytuałów i ich złożoności. Nie wezmę cię do walki nigdy więcej, mogę ci to obiecać! Nie przeciwko takim przeciwnikom! Byli zdecydowanie za szybcy i zbyt daleka atakowali. To dodaje tylko kolejną skomplikowaną mechanikę do gry, że mogę się teleportować do miejsca, w którym zginął Taizo. Ale jeśli zginął... nie. Boże, jego umiejętności są takie straszne. Jest tutaj jeszcze salutowanie, którego nigdy nie używam. Wiem, że Jody ma jakąś maestrię na salutowanie. Taizo widzę ma coś z salutowaniem. O, safe return. To brzmi dobrze, że dużo szybciej wraca. Dobra, te maestrie brzmią o wiele lepiej. Tis the influence of the imp scribe. Nawet wśród was, mały diabły, był jakiś mądry skryba. Dobra, nieważne! Until the stars align. Tarik! Nie mów bzdur, to była porażka!
Te kundle to są moje nemezis w tej grze, ja nie umiem na nich walczyć. Dlatego pewnie tak cenię sobie Rukiego, to jest właśnie najgorszy przeciwnik dla mnie do pokonania. Twoje przewodzenie Nightwingom było wspaniałe, czytająca. Twoi koledzy mają ogrom szczęścia, że znaleźli kogoś takiego jak ty. Obyś odnalazła wolność, której szukasz. Jedźmy dalej i zapomnijmy, że to się kiedykolwiek wydarzyło, dobrze? Znaczy, nie jest źle, wygrałam, ale... uff... Daj, zauwidził sobie gniazdko! Czy to jest pluszak? O Boże, czy ty... Pluszak! Po pokonaniu Dissidents... Mimo, że prawie przegraliśmy, ta gra rozpoznaje! O nie! Ciekawe, czy moi koledzy z wagonu też będą reagować inaczej w zależności od tego, czy mi pójdzie dobrze, czy będziemy bliscy śmierci. Wiecie, co jest najgorsze? Jeśli przegramy, to gra i tak leci dalej. Ona nie ma litości, nie ma tak, że game over, wracasz i tłuczesz tę walkę, dopóki nie wygrasz. Nie, przegrasz i jedziesz dalej z fabułą. Nie ma lekko. Z tego co wiem, morale naszych kompanów po serii przegranych mogą być tak niskie, że musimy im sprzedawać motywacyjne mowy. Nie napawa mnie to optymizmem. Powracacie do wagona, by wypocząć i przedyskutować najlepszy sposób na to, jak ruszyć dalej. W porządku, Ruki? Tak mi się wydaje, kolego. Potrzebuję tylko jeszcze trochę czasu. Nie sądziłam, że Barker jest zaplątany w to wszystko. Nie jesteś mu nic dłużny. Dogadacie się. Zawsze sobie radzisz. Nie chciałabym wam przeszkadzać, ale kończy nam się noc. Czytająca, byłabyś tak miła i wyszłabyś z nami na zewnątrz? Szarmancki. Na dworze czekają na ciebie Jodariel i samotny Ministrel, wpatrujący się w niebo, które zaczyna się rozjaśniać. No dobrze. Tfu na was pieski. Złe pieski. Lecimy na północ pod gwiazdę bagienną, Milithę. Tego się obawiałam. Musimy jechać dalej na północ. Flagging Hands? Okej. Te przymiotniki są interesujące. Obwisłe, słabnący, zwisły, przygiędły, scherlały. Dodajcie do tego rzeczownik dłonie. Myślę, że wyobrażacie sobie okolicę, do której zmierzamy. Skrybowie nad nami czuwają. Ochronił nas gdziekolwiek byśmy nie wyruszyli. Gdybyś była wcześniej w tym miejscu, nie mówiłabyś takich rzeczy. Skrybowie z całą pewnością odwrócili się od tego miejsca dawno temu. Jeśli mogę. Aura Flagging Hands odbije się na was, to z całą pewnością. Nalegam, abyście odpoczęli, póki jeszcze macie taką możliwość, ponieważ będziecie potrzebować sił na dalszą drogę. Dziękuję, kapitanie oczywisty. No dobrze, no to chowamy się do przyczepy. Czyżby Ruki? Na razie ja się z wami chcę tutaj pożegnać. Idę zjeść uspokajającą porcję lodów. Podziękować światu, że pieski są już za mną. No kawał skurwysyna, jeden, drugi i trzeci. A to, że nie mieliśmy Rukiego, tylko bardziej mnie ubodło. Jeśli czegoś jestem pewna po tej walce, to tego, że nie zamierzam brać tego krasnala nigdy, przenigdy więcej. No dobrze. Żegnamy się, nie? Jak mówiłam, idę się uspokoić. Dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych.
starciach. Pa, pa!